Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który ja sama bardzo lubię oglądać zarówno na polskim, jak i na zagranicznym YouTubie, czyli Pół na Pół. Pół twarzy w zdecydowanie tańszej wersji w kosmetykach drogeryjnych i pół twarzy w kosmetykach wysokopółkowych. Pamiętajcie o tym, że ani tych tanich, ani tych drogich kosmetyków przeważnie nikt nie kupuje wszystkich naraz hurtem. Kupujemy je z czasem. Spójrzcie same do swoich kosmetyczek, ile one są warte, zdziwicie się na pewno. Ile tego się potrafi nazbierać. Nie jest problemem wydać 100 czy 200 zł na kosmetyki nawet w drogerii, może nie przy jednorazowych zakupach, ale myślę, że wiecie, co mam na myśli. Ja mówię o tym dlatego, że gdzieś tam pojawiły się jakieś kontrowersje dotyczące tych filmów, gdzie dziewczyny krzyczały, że nawet, nie wiem, powiedzmy strona, która była kilkukrotnie tańsza i tak była tak droga, że masakra. Pamiętajcie, że to jest zebranie wartości produktów do kupy, a nie to, ile one kosztują. A nie ty, to ile musicie na nie jednorazowo wydać. Zastanawiałam się nad paletami cieni, trochę chyba poszłam na łatwiznę, bo zdecydowałam się na połączenie palety Elf Makeup, to jest Death by Chocolate i Chocolate Bar. Co jeszcze? Twarz mam bardzo dzisiaj suchą, zaczerwienioną, jak widzicie, koło nosa, w ogóle jakoś kapryśną. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że zastanawiam się, jak następnym razem podejść do tematu cieni. Czy dwie palety to mają być, czyli o jakby oryginał i podróbka siłą rzeczy. No zastanawiam się, co z tym zrobić. Dobra, ale zaczynamy od bazy. Będę Wam mówić, co używam, szybciutko i krótko mówić, dlaczego to są zamienniki, a potem na przyspieszenie nakładać. Druga strona to Marc Jacobs Invisible Undercover, czyli kokosowy primer nawilżający. Lubię go bardzo, ale na pewno go nie kupię ponownie. Uważam, że nie jest wart. To jest przezroczysta baza, ona jest tu biała, ale jest przezroczysta, jak się rozprowadza, jest na zasadzie bardzo nawilżającego, mega lekkiego krem żelu. I idealnym zamiennikiem o dosłownie tej samej konsystencji, tylko nie pachnącym kokosem, jest to Wet n Wild Cover All Primer. Ceny mam nadzieję, że udało mi się i pojawiają się w tym momencie na ekranie. Ja mam tak po prostu rozkapryszoną skórę, tu mi odstawała sucha skórka, którą chciałam zedrzeć, bo było ją po prostu widać, no i skończyłam z kolejną czerwoną plamą, w ogóle zaraz mi się takie zaczerwienienie wszędzie robi, coś okropnego. A wracając do bazy, to tylko widzicie, albo nie widzicie, z tej strony buzia jest jakby bardziej świecąca niż z tej strony i szczerze mówiąc tą stronę bardziej matową Wet n Wild pod makijaż bardziej wolę, ona jest taka aksamitna, ta jest trochę taka lepka, co też niekoniecznie wpływa specjalnie na przedłużenie trwałości makijażu. Teraz podkładę z jednej strony, z tańszej strony Makeup Filler, czyli jeden z moich ukochanych podkładów rozświetlający, nawilżający, gładki, taki sprawiający, że skóra wygląda pięknie, i Marc Jacobs, nie wiem czy go kiedykolwiek pokazywałam, to jest Genius Gel. Niespecjalnie przepadam za tym podkładem, jakby w mojej ocenie nie jest aż tak genialnie, jak się mówi, i na pewno zamiennikiem jest ten, i z tych dwóch zdecydowanie bym wybrała ten, bo wydaje mi się, że bardziej nawilża, lepiej kryje, lepiej się utrzymuje niż ten, ale ogólnie w wykończeniu we wszystkim są dość podobne. Są też dość podobne kolorystycznie do brania dwóch podkładów, które jakoś by tam do siebie sobie odpowiadały, było bardzo, bardzo trudne, więc zacznę może od tego droższego, już umówmy się, że ta prawa, druga strona będzie jako pierwsza. Jak widzicie, podkłady wyglądają prawie identycznie. Ten może jest ciut ciemniejszy niż ten na filmie, ale to w rzeczywistości nie ma prawie żadnej różnicy. I też, co żeście widziały, że oprócz tego, że na w tej chwili mam bardzo podobne wykończenie, to po tej stronie Marca Jacobsa zdecydowanie ciężej mi jest zakryć zaczerwienienie przy nafie. W ogóle zrobił mi się tu taki suchy plac, jakby przesuszony, a nie wiem od czego. I na nim pojawiają się takie małe krostki i to mnie doprowadza do szału. Zdecydowanie między nimi dwoma jest taka różnica, że Marc Jacobs po tej stronie mniej kryje niż, niż mój ukochany podkład z AA. Dobra, teraz zetrę podkłady z ręki, bo zaraz się gdzieś unuzlam. I jedziemy z korektorami pod oczy. Moim zdaniem fajnym zamiennikiem tego, czyli drugiego Naked Skin, jest korektor z Sephory, ten nowy, który Wam pokazuję, natomiast on jest dużo jaśniejszy, więc nie przejdzie w filmie. Dobrałam kolorystycznie i też dość dobrym zamiennikiem jest
Match Perfection z Rimmel, więc po taniej stronie będzie Match Perfection, po drugiej będzie Urban Decay. Jak widzicie, różnicy też prawie nie ma, oba mają podobne krycie, ja bardziej jednak lubię ze względu na długość utrzymywania się i na kompletne niewchodzenie w zmarszczki i może ciut mocniejsze krycie jednak ten z Urban Decay, ale generalnie różnicy większej nie ma. Teraz idziemy z pudrami, pudry transparentne po taniej stronie, puder Be Beauty z Biedronki i po drogiej Too Faced Poreless Primed and Poreless. O, co się sądzi? Jak widzicie, pudry są oba transparentne i praktycznie nie ma żadnej różnicy między nimi. Teraz może szybko zrobię brwi. Po tańszej stronie mam kredkę Catrice w kolorze Date with Ashton. Identyczna kolorystycznie, ale troszeczkę inna w formie, bo bardzo cienka i precyzyjna stanowa moja ukochana kredka z Sephory wodoodporna. Chciałam zmienić, znaleźć zamiennik zarówno kolorystyczny, jak i formuły, natomiast no nie są to zamienniki, jeśli chodzi o rodzaj i wygodę aplikacji. No tak, no to robię szybko brwi. I tutaj pomimo tego, że nie ma kompletnie różnicy, jeżeli chodzi o jakość produktów, w sensie o to, jak się utrzymują długo i o to, jak one są jakby twarde przy aplikacji, bo wiecie, że czasem kredki do brwi są strasznie twarde lub strasznie miękkie, to mimo wszystko ta z Sephory jest moją absolutną ulubienicą i na pewno będę do niej wracać, jak mi się skończy, na pewno po stokroć. Mogłabym się w zasadzie pozbyć chyba wszystkich produktów do brwi, które mam, wszystkich kredek, cieni i mieć tylko to i naprawdę uwielbiam ją, kocham, ubóstwiam, jest cudowna. To teraz może załatwmy konturowanie twarzy i tu pokażę Wam na żywo coś, o czym wspominałam, czyli po jednej stronie Hollywood Odwu 7 rozświetlacz i bronzer i to jest produkt, który jest podróbką tego tutaj, czyli Charlotte Tilbury Filmstar Bronze and Glow w kolorze w kombinacji Fair Medium. Jedno wygląda tak i drugie wygląda tak. Produkty niesamowicie podobne do siebie, więc jedziemy najpierw ze stroną drogą. Słuchajcie, jak dla mnie różnicy praktycznie w tych bronzerach nie ma, jak widzicie. Rozświetlacz. I teraz, żeby nikt nie miał wątpliwości, odwracam pędzel. To był całkowicie czysty pędzel. I wygląda to tak. Różnicy też prawie nie ma. Jest znikoma, może lekko na korzyść tej strony, ale praktycznie tyle co nic. Przejdę teraz do makijażu oczu. Jak wspomniałam, będę używać palet i to zrobimy na przyspieszeniu. Postaram się jakby skopiować te dwie strony ze sobą różnymi kolorami palet, natomiast z różnymi kolorami z palety, natomiast jako bazę po jednej stronie Maybelline Color Tattoo w kolorze 393 Cream de Nude, a z drugiej strony resztka, o ile wygrzebie, Soft Ochre z Malka. Słuchajcie, szybko jeszcze tutaj wtrącę w makijaż kredki. Po drugiej stronie kredka Urban Decay 24/7 Glide On Eye Pencil w kolorze 0 i Zero. Po drugiej stronie kolor Trend Avon, czarna. Możecie też spokojnie użyć regularnej Super Shop, jak aktualnie nie mam, zamówiłam, ale nie mam, bo mi wyschła ta, którą miałam, musiałam wywalić. Natomiast wracając do kredek,
One są bardzo drogie, ja kupiłam podwójną, są też oczywiście pojedyncze, to była wersja z palety Naked, można po prostu tak sobie pojedynczo kupić, kupiłam ją jeszcze na wyprzedaży, w sensie na zniżce minus 20% i tutaj jest whisky z jednej strony i zero i kupiłam ją głównie dla tej whisky, ale stwierdziłam, że mam tyle kredek, więc kupię dwustronną i właśnie użyjemy teraz czarnej po jednej i drugiej stronie. I wtedy wrócimy do palety. I jak mam być szczera, to ta strona Urban Decay wypadła na bledsza niż strona Avonu i myślę, że jest to widać bez problemu, że ta strona jest czarniejsza. Łatwiej się rysuje, jest bardziej kremowa i zasycha niemal na całkowitym mat, nic się z tym nie da zrobić, natomiast kreski są tylko bazą do reszty makijażu. Słuchajcie, różnica jest niewielka w makijażu oczu, w kolorystce trochę na korzyść. Brąz bardziej mi się podoba w taniej palecie niż w drogiej, złoto w drogiej jest ładniejszy niż w taniej. Ten pośredni kolor jest tu i tu piękny, mimo że się odrobina różni, natomiast podejrzewam, że jakby ktoś był totalnym lejkiem, to by się kompletnie nie kapnął, że ja mam dwie strony twarzy, że maluję jakby na pół. Tu widzicie, że trochę mi przebijam niedoskonałości, których mam strasznie dużo na brodzie w tej chwili, ale nie chcę ich po prostu jakoś specjalnie szpachlować, więc niech sobie już przebijają. Jeżeli chodzi o tusze do rzęs, drogi tusz to jest Better Than Sex, bardzo go lubię, jedyne co jest niefajne to to, że się osypuje, a tańszy mi uciekł? Nie, tańszy po prostu stoi, tańszy z Avonu Big and Fat Lash. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale nawet różnica w tuszach jest dość słaba i tu wybrałabym, jeżeli chodzi o właściwości, czyli o to, że się nie kruszy, nie odbija. Jest bardzo czarny tusz z Avonu, dlatego że ten mówię, mimo że uwielbiam ten z Too Faced, to niestety się odbija niemiłosiernie i rozmazuje. Jedyne co, ten z Avonu jest stary, ja mam też nowy, ten chciałam jeszcze dzisiaj użyć. On jak nowy to nie daje, jak jest bardzo nowy, bardzo, bardzo nowy, to jest mokry i nie daje aż takiego efektu, natomiast jak się starzeje, jest zdecydowanie, staje się z czasem, z użytkowaniem fajniejszych. Widzicie, że są pogrubione, nie za bardzo wydłużone i takie fajne. Teraz przejdę do policzków. Droższa strona Orgazm z Narsa i tańsza Sleek Rose Gold. Patrzę, czy mnie komary nie atakują. Opakowanie wyglądałem trochę inaczej, ten jest bardziej jakby taki brzoskwiniowo-pomarańczowy, ten bardziej w róż wchodzi, ale na policzkach wyglądałem bardzo podobnie. Porównywałam inne róże i ten jest zdecydowanie najbardziej zbliżony do różu z firmy NARS. Pędzelek zmieniam, żeby nie było. I znowu
Satynowo, jak widzicie, efekt na policzkach jest niemal identyczny. Nars troszeczkę jakby subtelniej opalizuje. Ten ze Slicka jest taki bardziej hardkorowy w opalizowaniu, ale różnica jest prawie żadna. I teraz usta. Słuchajcie, chciałam koniecznie zrobić dobre, tanio, drogo usta, więc nie jestem pewna, czy one kolorystycznie będą do siebie pasować. Natomiast prawą stronę obrysuję drogą konturówką, czyli Too Faced Perfect Lips. I lewą stronę obrysuję tą konfurówką, czyli Lipmatic numer 07 Pierlena. I wolę w formule minimalnie bardziej wolę tą, w kolorze wolę na pewno bardziej tą. I pewnie rysunek moich ust nie jest najlepszy, ale nie o to teraz chodzi. I po taniej stronie słyszymy psa sąsiada. Będzie Essence Creamy Nude w kolorze numer 50. Po prawej będzie Viva Glam 5 Maca. I szczerze mówiąc, wolę tą z Essence. Dlaczego? Dlatego, że ta z Essence ma fajniejsze krycie i jeszcze ładniejszy kolor, chociaż różnica jest między nimi minimalna. A jest bardziej kremowa, naprawdę wolę to. Tutaj jest duża różnica, słuchajcie, na ustach. Ja Wam pokażę, żebyście mi uwierzyły na ręce, jak to wygląda kolorystycznie, bo no, tutaj jest skucha na ustach, jeśli chodzi o te kolory. Ale to ze względu na wykończenie. Zobaczcie, to jest MAC, a tutaj jest Essence. Widzicie, jeżeli chodzi o kolorystykę, to jest to samo, ale jednak już na ustach to dało zupełnie inny efekt, więc lepiej. Tak, i to wszystko, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że udało mi się spełnić Wasze oczekiwania. Jak widzicie, na pewno różnica jest w cenie ogromna tych produktów, a jak widzicie, pewnie jakbyście nie wiedziały, to byście się nie kapnęły, że mam twarz pomalowaną pół na pół i to naprawdę kosmetykami z różnych półek cenowych, a nie zawsze chodzi o to, żeby przepłacać. Te kosmetyki z wyższych półek często są jednak lepsze jakościowo, często lepiej się rozprowadzają, łatwiej się blendują, dłużej się utrzymują, ale nie zawsze tak jest. Można znaleźć śmiało dużo zamienników, więc nie powinien się nikt przejmować tym, że nie ma w swojej kosmetyczce samych drogich produktów. Ja jak zaczynałam kilka już dobrych lat temu na YouTube, to malowałam się tylko produktami typu Essence, Catrice, Belle i tak dalej. Do Sephory prawie nie zaglądałam, byłam młodą dziewczyną, po prostu mnie nie było na to stać i mam na myśli tutaj to, że często sam rodzaj techniki i Waszej wprawy decyduje o tym, co Wy z kosmetyku wyciągniecie, więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jak mi się uda następnym razem, to nagram takie porównanie i wrócę po paru godzinach, żeby Wam pokazać, jak te produkty się utrzymały. Tymczasem idę zmyć makijaż, bo mam wannę i chciałabym nagrać coś jeszcze. Do zobaczenia, buziaki!